Mogę się zmierzyć. Jeśli tak ma być gra na lajcie bez nagrywania, oczywiście mogę zagrać. Ale jeśli ma być oczywiście z nagraniem, niezbędny mikrofon. Choćby nawet taki tani, chociaż może nie do końca jakość głosowa wyszła nam z lisielem.pl. Ale zobaczymy, jak to będzie. Czy wam się spodoba? W końcu to był pierwszy taki odcineczek i nie wiem, co o tym myśleć. Sami ocenicie, jak go wrzucę. Ale pewnie go wrzucę wcześniej, zanim wrzucę ten na przykład odcinek. No, długo jeszcze. Ach, łyczek herbaty sobie zrobię. Bardzo dobra herbata, bardzo dobra. Zabrzmiało to jak czarna kawa. Ciekawe, czy ktoś to zna. Na pewno znacie czarną kawę. Mam na myśli filmik, a nie napój. Chociaż napój też tam był. Czarna kawa. Bardzo pyszna kawa. Wspaniała toaleta i wspaniałe ręczniczki z McDonalda. Aha, i ten kubek żółty. Oh, ten aromat tej wiejskiej kawy. Dobra, dalej nie będę mówić, ale znam cały tekst. Ho. To mnie zaskoczyliście. Tylko że teraz znowu many nie mam. Many nie mam. I co ja teraz zrobię? Lord Kilburn wraca na zamek. A zamek co? Zamek buduje portal. Bo musi. I co? I teraz mógłbym? Czy będzie za mało many na przykład? Za mało many! Za mało many! Tak to mówi nekromanta. Czy raczej ludzie z Warcrafta, już nawet nie pamiętam. Zaraz, i teraz takie pytanie. Gdzie on poleci? Wrogowie są od lat naszymi sojusznikami. Czemu mieliby najeżdżać księstwo wilka? Bo im orkowie dali łapówkę. Oto jest pytanie. I oto jest odpowiedź, zaraz. Ojej, ja jeszcze raz to muszę budować. Kurde, co za zdzierstwo. No to raczej Kilburn sam się będzie bronić. A jak wygląda sytuacja Kilburna względem tego zjeba? No niesympatycznie. Chyba stracę nawet posteruneczek, jeśli on tu podejdzie. A co muszę wybudować? Pewnie jeszcze dwa razy więcej kryształów, co? No jaja se robicie. Naprawdę jaja se robicie ze mnie. No to cóż. Cóż ja tu mogę poradzić? Zaatakujemy tego. Albo lepiej nie, bo mi to coś mówi, że będzie niesympatycznie. Tu idziesz. Tu. Aj, wcześniej tam był ten budyneczek. Aj, znowu źle idę. Źle idę i błądzę. Też niski. Niski, dobra. No i tu się bardziej opłaca atakować. No i fajnie. Ciekawe, czy jakbym oddał teraz turę, czy mógłbym się stąd przenieść, ale chyba nie. Chyba ten budynek nie jest aż tak zaawansowany, co? Ciekawe. Ciekawe, zobaczymy. Pożyjemy. Nawet muru nie wybuduję, nic ciekawego nie wybuduję. Dobra, dajmy tę turę. Nie mam co za bardzo ciekawego zrobić. A oni tu sobie chodzą, zbierają mi wszystko. Bardzo mi się to nie podoba. Ten jeszcze bonus sobie wziął. I idzie mi tu wszystko zbierać. Bardzo nieładnie, bardzo nieładnie. No i teraz tak, mógłbym? Oczywiście, że nie mogę, no przecież to by było zbyt proste. A ta przebudowa co wymaga? No. Zastanawiam się, ale teraz tak. Naprawdę nie ma tu nigdzie z kryształami?
A nie, tu jest poważny. Naprawdę nigdzie nie ma. Będę musiał na piechotę się wracać. Taki kawał. Co wy sobie jaja ze mnie robicie? 7 kryształów, ale tak dużo. Ale jak mówiłem, małe liczby na razie jeszcze nic nie robią, a to może mi poskutkować nawet nieźle. A tak, zobaczymy. Zwycięstwo! Pyrusowe zwycięstwo. Uff, no i dobra, mamy to. Mamy tak, tylko że nic z tego nie wyjdzie. Ile ty teraz masz wojska? Niewiele. To jeszcze tak czmychnę tu zobaczyć, żeby był widok dalej. A może tutaj jest zamek, tylko co ja teraz mogę zrobić takim wojskiem? Mogę co najwyżej sobie iść na zwiady. Ale mam refleks. I teraz tak, trzeba to dobrze zagospodarować. Skoro nie wymaga kamyczków, kamyczki zamieniamy na to. Pyk. I pyk. Aj. Dobra. Budujemy to. I teraz Antonie. No nie! Co wy se jaja robicie? Jeszcze ten śmierdziel. Mam nadzieję, że nie masz takiej logistyki. Takiej wysokiej. A tu jeszcze od razu wyszkolę wojska, bo coś mi mówi, że on mnie zaatakuje. No jak wygląda twoja sytuacja? Panie mój. Weź od razu to jeszcze. Byłeś tu, ale fajnie. Jeszcze do zamku nie wszedłeś. Ale fajnie. Po prostu fajnie. Co, on ucieka? Myślał pewnie, że chce podbić. Ale kurna, ile ich tu łazi. Wystraszył się, że wyszkoliłem wojska. No i dobra, teraz trzeba będzie tak. Ten wraca do bazy. Teraz tak. Zamiana. Zamiana żon. Robimy zamiany. No zmieńże się tu. Kurna, no coś jesteś taki nieusłuchany. Teraz tak, jeszcze zamek. Mogę coś ciekawego? Raczej nic. Chociaż mógłbym tych ulepszyć za jeden kamyczek. I to też by mi dało co nieco lepiej w sytuacji. Bo naprawdę, ci zbrojni są potężni. Właź do tego zamku, przecież jesteś w nim, a nie wiem czemu cię nie zalicza. Pyk i pyk. No i dobra, i mamy te jakieś tam wojska, które jakimś cudem więcej się szkolą, w końcu mam bonusik. Tu jest dość niski. A właśnie, teraz tak, jak będę miał surowce, muszę przebudować ten budyneczek, muszę o tym pamiętać. No i teraz tak, gdzie ty lecisz? Lecisz tu i co? No i to mi idziesz podbić, no zlitujcie się ludzie, rany boskie. Rany boskie częstochowskie. No i ty lecisz tu. No i ja co? Co mogę zrobić? Muszę iść znowu do zamku. I co? Jeżeli mam na tyle many... Teraz tak. Odkliknę jeszcze sobie. Czy ty tu dojdziesz mi? Zapiszę sobie. Podejrzewam, że dojdziesz sobie. Ale mi zbierają. Chociaż tyle, że... O, i teraz cię zaskoczę. Teraz cię zaskoczę. I nie będzie fajnie. Może sobie jeszcze coś wyszkolę. Niestety nie mogę. Nawet nie mam kryształów. Właśnie to jest problem. Kryształów nie ma.
Pyk. I co? I nie masz ruchu. Coś ci tak wzmacniają te staty. Bo nic innego nie widzę. Ojejku, jejku. Dobra, jeden do mocy magicznej, 20 do many. Ciekawe to jest. Ten pierścionek nawet jest założony. To nie ma się co martwić. No i co, jak patrzę na innych, już jest wysoki, mimo że ma... Nie, ma 15 level. I on jest samurajem. Samurai Jack. A, właśnie, już sobie przypominam, co teraz? Przebudujemy to. Ja się tu martwię, jak zrobić jednostki, a tu się okazuje, że trzeba to rozbudować. I potem podbijamy następne posteruneczki i zobaczymy, co będzie dalej. Zobaczymy naprawdę. Zobaczymy, jak to mi wyjdzie. Jejku, mam nadzieję, że będzie fajnie. Jest, jeszcze zdobyłeś ruch. Bardzo fajnie. Jak się cieszę, zdobyłeś 3 ruchy więcej. To jest epickie po prostu. Ojejejej. Patataj. Kurde, nadal nie mam kryształów. Dlaczego mi to robicie? Dlaczego ja? I trudne sprawy. Sturm nie może pokonać wodniaczków, które ciągle go dewastują, a jednocześnie ma problemy umysłowe, które sprawiają, że słyszy głosy, a jeśli on słyszy głosy, to wie, że coś się z nim dzieje, a jemu się to nie podoba. Co my zrobimy z tym faktem? A może jednak walne, to się bardziej opłaci. Mniej kryształów, jeszcze nie szybsza, ale mocniejsza jednostka. Teraz tak. Wymieniłbym to na kamyczki. Tak, nie wymagasz kamyków, ale drewno wymagasz. Tak, jak wygląda tak? To 10, to nie będzie. To zrobimy tak. I tak. O. I teraz sobie wybudujemy. I jeszcze możemy ulepszyć. Jednak na razie będę wszystko podstawowe szkolił, póki nie zdobędę czegoś, co mi dostarczy kryształów. No cóż, póki co to ja nic nie zrobię ciekawego. Zobaczymy teraz. No. Mogę coś wybudować? Nie mogę. Pasowałby też zdobyć zamek. Co jest? A nie, przez chwilę nie zniknęła kasa i mi się wydawało, że jest... nieznikająca. By było fajnie, no nie? Dobra, mamy jakieś takie wojska. I teraz do tego trzeba podejść troszeczkę dystansowo. Oj, przegapiłem flagę. Ale tu jest druga. O, oni już spieprzają, zauważyli, że coś się dzieje. No i jest nawet niski, to już mi zmienia stan rzeczy i trzeba cały czas napierdzielać. Właśnie ta poprzednia misja uświadomiła mi to, że trzeba po prostu robić cały czas wycisk, a nie, że jak nawet jak widzimy wysoki, to mimo to na początku gry jesteśmy w stanie wygrać. A jeśli potem czekamy, to ten wysoki już nie za bardzo da. O. Przywłaszczam sobie ten teren. Super. Co my tu mamy? Drewienko, złoto i w sumie tyle. Dobra. Teraz przyblokujemy trasę i zdobędziemy kolejne fanty. Przy okazji, jak tu już dojdziemy, zbierzemy to, to na razie sobie potrzymamy tutaj po tej części wyspy, tak żeby... O, tu jest jeszcze rekrutacja. To zmienia jeszcze stan rzeczy. Rzeczy, które mi polepszą życie. A tak, oczywiście, musimy go zniszczyć. Nie może się ktoś pałętać po moich prowincjach. Dobra. Na razie tam nie idę. Jak mówiłem, na razie trzeba podbić ten teren. I tak.
Tutaj to wygląda, jakby tu jeszcze był teren, że można. A nie. W sumie? Pewnie będę musiał się statkiem napierdzielać. Zobaczymy. Co to za wyzwanie? Co to za wyzwanie? Co jesz? Co się nic nie dzieje? Ojej, dobra. I teraz tak, jak ja tu mam dojść? Co, jakąś teleportację mam zrobić? Pamiętnik klanu Stone Fist. Właśnie, jakie mam zadania? Podbij Flam Shrein. Dobra, nieważne. Zbierz 4 części księżycowego dysku. Teraz pytanie, gdzie są te części? Pewnie będę musiał łazić. Tu jest jeden odłamek, dobra, to już mam ułatwione zadanie. I pewnie gdzieś się tutaj drugi chowa. Trzeci jest pewnie gdzieś na wodzie, a czwarty gdzieś pewnie w tym miejscu na mapie. Tak mówię intuicyjnie, po prostu. Dobra, i od razu to jeszcze przebudujemy. Przyspieszymy, bo widzieliście wszystko. I bardzo fajnie. I to chyba tyle. Teraz, tu jest tak, tu tak, tak. Tak, tak, srak. Pyk, następny. No i cóż, czekam na ten 20 level, żeby odblokować. Zaraz, pisze mi tu coś. Kurde. No przecież pisało mi przed chwilą. No właśnie, zaraz. No właśnie, srebrna na 20, złota na 30 i platynowa na 40. A nie, zaraz. Rozumiem, na 10 to już mam. Tak, wszystko dobrze. Czyli będę musiał aż 40 level zdobyć. Daleka droga jeszcze przede mną. Podejrzewam, że jak skończę epilog nawet ze wszystkimi kampaniami, to będę miał około 26-7 levela. Co oznacza, że będą raczej potyczki multiplayer. Lub też nie. Co to tak przymula? Wrota piekieł. Mogę tu wejść? Tu jest nagroda. Ta nagroda mi się opłaci. No i co? Tu widzę następny jakiś teren. Gdzie są wodniaki? I co? Tu jest jakaś wasza baza? Wygląda, jakby to dało się wejść, ale nie mam możliwości. Zaraz, tu jest jakiś jeszcze budynek. Może tak mam iść? Po moście jakimś. Tu jest wasz zamek, tak? Ale głupio, że ja nie widzę. Tylko widzę kolor mieczyka, to jest żółty, więc tak sobie. Dobra, koniec dnia, pasowałby w końcu te gryfy zrobić. A jak nie, to przynajmniej mury. Mury czy gryf? Mury. Bardziej się opłaci. Gryf nie jest aż taki mocny. Nie jest mocny, ale jego zdolność jest zajebista. Co to daje? Podczas bitwy morale większe. O 25%. Pyk, pyk, pyk. No i mamy surowców więcej. Lećmy dalej. Przygodo. Przybywaj. Od razu sobie budujemy następne. Może już gryfy sobie walnę przy okazji. Kasy mam, więc mogę trochę wytrzaskać. Powiedzmy z tyle, póki co. O, jeszcze tych sobie... Ach, zmarnowałem. To jeszcze tak zrobimy, żeby się udało nam... Zamknij mordę, głupi głosie! Bo się coś ze mną dzieje, a jak się dzieje, to się źle dzieje. No, w sumie to teraz już surowców zdobywam szybciutko. I można czmychać. Już nie ma takiego wyzwania jak wcześniej. Zostaw. Zostaw ich. Musimy się zająć atakiem na wodniaczków. No i super. Następne tereny. Zbieramy wszystko. Zbieramy. Brak ruchu.
Tu są diamenciki. Tu jest co? Tu jest... Wygląda jakby tu był posterunek... Nie posterunek, tylko teren prowincji wodniaczków, że tak powiem. A taka kwestia, nie będę zmieniał już awatara. Ani tych. Będziecie przynajmniej wiedzieli, jakiej nacji jestem oddany zaraz. To tak. Ach, znowu odruchowo kliknąłem. Nie, kurwa, jeszcze diamenty zapłacił. Ja pierdolę. No jeszcze leci na mnie jakiś tu czereśniak. Jezus Maria, wszystko na mnie. Wszystko na mojej głowie, nawet zauważyliście? A nie, wydawało mi się. Coś mi się wydawało znowu. Dość niski, to niedobrze. Teraz powinno być lepiej, mamy bonusik. Morale i szczęście. I logistyka. No i co, walczysz się ze mną? Bo, przepraszam, bekło mi się. Jak to śmiesznie pewnie zabrzmiało. O, ty tu masz lepszą jednostkę. To to ci daje lepsze zalety. No dobra, niech będzie. W końcu mój bohater jest trochę już po walce. Nawet nie jednej, pewnie ile mogę wyszkolić. No nawet. Znowu diamencików nie mam i co ja pocznę? Ojej. No trzeba tu lecieć teraz. Może zdążę, jak nie to wypłacę pieniążki w taki sposób, żebym mógł sobie już aniołki zrobić. To są jakieś orki. Atak. Świetnie, ekspimy sobie. W miarę i powolutku. Zaraz, czyli to jest teren neutralny, tak? Ojej, ruchu brakło. Ale tu są diamenciki, więc coś to powinno dać. Są jeszcze jakieś budynki, które mógłbym w tym czasie zrobić. Mógłbym kapitol. Tak, opłaca się. Ale nawet bez kapitolu chlastam kasą. Ostro. No dobra, atakujemy dalej. Jakiś tam szamanów niszczymy. Straciliśmy tylko jedną jednostkę. Jest, wreszcie. Wreszcie możemy zarabiać kryształy. Już naprawdę było tragicznie. A, jeden. Aha, właśnie, miałem ten zebrać i zapominam cały czas. A tak? Zbieramy, zbieramy. O, ruchu nie ma. Niedobrze. Teraz tak, ile ty tu chcesz? 20. 20. No, trzeba ci dać 14. Chociaż mógłbym na przykład te wymienić na dwa razy. I ten na dwa razy. Tylko żebym teraz nie wypłacił za bardzo. I teraz na 10. Kasy mam, to nie żałuję sobie. No i super, i mamy już wszystkie jednostki. Tylko że diamenciki wymagacie. Ale diamenciki już zarabiam, więc jest nie najgorzej. Dobra. Muszę pamiętać o tym, że trzeba jeszcze zdobyć ten jeden ułamek. Nie idź. Ten jeden odłam tego księżycowego kryształu. Tak, dobrze mówię. A właściwie, czy czasem w Inferno nie było czegoś takiego... Zaraz, tu jest następny. Amulet nekromancji. Bez... Czy czasem Inferno nie było bez możliwości budowania właśnie tego artefaktu, który jest w... Boże! Budynku, który wymagał ze Aszy. O to mi chodziło. Czy czasem Inferno nie miało? Czy jakoś to tak przeoczyłem, że po prostu... Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Zaraz, co to było? Nie to, nie to. Właśnie, amulet nekromancji. Zwiększa przyrost 10 punktów nekromancji.
to mi nic nie da. Anastazjo, dlaczego wcześniej tego nie wzięłaś? Nie wzięłaś, a nie wzięłaś. Co ja tak dziwnie mówię? No idźże. Zostaw. Super. Jeśli nie dotarło do... To na drzewie jest ilustracja. Człowiek z łukiem na sznurze z pętlą. Nie polować na jelenie. Zwój z zaklęciem amok. Niechże będzie. No i co? Mogę coś wybudować? Czy wymagacie tyle kryształów, że nic nie wybuduję? Wymagacie. To sobie wymienię. Nie tak. Tyle wystarczy. I sobie koniki na przykład zrobimy. O, teraz to już w ogóle będzie. Koks. Czuję, że to będzie ten konik. To będzie moja ulubiona jednostka przystani. Coś mi się tak widzi. A tak w ogóle, jak już mówimy o tym, że nie czuć klimatu, to tak, to sobie mogę pograć na multiplayerze na przykład z kimś i wtedy sobie jednostkami pogram, a nie jakieś astronomiczne cyfry. Zresztą, jeśli tak we własnym repertuarze, zamknij mordę, we własnym repertuarze można sobie takie, wiecie, na lajcie robić gry, a nie jak robiąc Zagrajmy, gdzie tutaj się liczy czas antenowy, że tak powiem. No wejdź w to, Antonie. Masz ruch i jeszcze wyekspiłem nieźle. To nie chcę. To nie. Czy coś tu jest takiego? Posiłki, to ci dam. Trzeba posiłki ci dać. A tak. No i dobra, gites. Pyk, następny artefakt. Mamy już 2 na 4. Czy się przeniesiesz? Nie przeniesiesz się. Nie masz tylu punktów ruchu. Tutaj był, już odwiedził, zebrał mi wszystko. Nie mam co zbierać. I teraz pyk i do zameczka. No i dobra, to w sumie teraz tak. Teraz tak, pasowałoby teraz jeszcze tych ulepszyć. A gryfy póki co nie będę na razie szkolić. Dla jasności, żeby się po prostu trochę, że tak powiem, rozmnożyły. Jeszcze tak sobie pykniemy. Gryfy w następnej turze wezmę. Albo kapłanki. Nie, gryfy dam teraz. Żebym nie był taki antygryfowy. No i dobra, i mamy rekrutację więcej gryfów, ale i tak nie będę na razie szkolił gryfy, niech się trochę namnożą, bo trochę pogram i zaraz stracę mnóstwo gryfów. Wiecie, o co chodzi. No nie? Czy nie no? Znowu muszę wydać, ale może teraz tak zrobimy. Nie, no może bez przesady. Pyk. I pyk. Dobra. Ulepszenie. I teraz szkolenie. Pyk. 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 O, kasy mi nie starczy. Patrzcie, nawet jedne... Jeden tylko mogę wyszkolić. Ojej, dwóch tu wyszkolę. Poczekamy sobie. Może z jeden tydzień. I idziemy już atakować zamek. O ile jest tam zamek przeciwnika. Jak nie, to po prostu... O, ho, ho. I co tu jest? Chyba, że ty mnie zmuszasz... Zaraz, nie tu. Co ja patrzę? Ojej, wysoki. Ojejku, jejku, jejku. 6 mogę, aha, bo tak. Teraz tak, wszystko na złoto. Wymiana. Jeszcze jedna wymiana i mamy tyle, ile się dało. Pyk. 10 tysięcy, dobra, niech będzie. Złączymy, tak.
A dobra, już nie będę handlował bez przesady. Aż tak dosłownie nie będę, że tak powiem, aż tak bardzo. To zaraz. Czy te wodniaki mają możliwość sobie trzmiechania po wodzie? To jest niesprawiedliwe. To jest niesprawiedliwie. Niesprawiedliwe. Żądam sprzeciwu. Nie pozwolę sobie na to, żeby tutaj jakiś wodniak mi łaził. Ale teraz jak wygląda sytuacja? Pewnie teraz, no właśnie, prawie żaden. I co, spierdzielasz czy idziesz? Nic ci to nie da. Jestem zbyt szybki, nie wiesz o tym? Nie dość, że mam logistykę na fulla, to jeszcze mam bonus na 3 punkty ruchu. A tak w ogóle, niestety będę musiał się pożegnać, także myślę, że to by było na tyle. Żegnam się z wami, do usłyszenia, na razie.